przywitać, kochani, jako że jest wiosna. Chciałbym wam polecić, drodzy kochani, taką fajną zupę z pokrzywy. Z mokrej pokrzywy. Już mówiłem poprzednio o właściwościach pokrzywy, że jest bardzo zdrowa. Ma dużo krzemu w sobie, dużo witaminy C i tak dalej. Ma różne inne witaminy. Ale jedno mnie bardzo zaciekawiło, właśnie co jest w pokrzywie, że powoduje jakby wrzucanie z ciała metali ciężkich, także dla ludzi mieszkających w północnej Europie, czy to Niemcy, czy to Anglia, czy to Polska, to będzie bardzo pomocna zupa, ponieważ ona nie tylko spowoduje jakby udrożnienie naszych jelit, ale również spowoduje wyrzucenie z organizmu wszelkich metali ciężkich, czy po prostu no rtęci, no i kadmi i tak dalej, i tak dalej. Te metale ciężkie po prostu zostaną wyrzucone dzięki spożywaniu zupy z pokrzywy. Także, drodzy kochani, zachęcam was do tak jakby wędrówki na końcu tygodnia, czy to sobota, czy to niedziela, możecie gdzieś po prostu iść na spacer w jakimś miejscu, w jakimś lesie, możecie po prostu nazbierać siatkę pokrzyw i po prostu po przyjściu do domu odpowiednio w gumowych rękawicach przyrządzić tą pokrzywę i mieć po prostu, zmiksować ją, dodać pewnie przypraw, czy to ewentualnie kury, czy dodać jakiejkolwiek trochę cebuli podsmażonej. Możecie po prostu ją przyrządzić na wiele, wiele sposobów, dzięki czemu dostarczycie waszym organizmowi pewnych takich witamin i minerałów, a dzięki czemu po prostu oczyści się wasza krew, wasz organizm, wasza jelita. To działa po prostu na wielu poziomach, pokrzywach działa po prostu na ludzi. Także jeszcze raz was zapraszam serdecznie do zbierania pokrzywy, jeżeli jesteście w jakimś miejscu na wsi, czy gdziekolwiek, gdzie po prostu możecie skorzystać z tego, by tą pokrzywę zdobyć. To by było na tyle. Jeszcze raz was zapraszam do linku pod YouTube, gdzie możecie zakupić nasze aronity. Dziękuję za uwagę i do widzenia.